Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA Online. Będziemy testować sobie kolejny samochód, który nazywa się... Brutus? Nie, Brutus. Brutus, wersji Shock. Więc on ma chyba świecące felgi, takie... Dosyć ciekawe. Na razie nic specjalnego nie robi. To jest jego taka podstawowa modyfikacja. Ej, on ma bardzo... Bardzo ciekawą przednią szybę. Ma jakiś tam taran z przodu. Wow. I no, powiem szczerze, niewiele ten taran chyba robi. Sprawdźmy. No dobra, coś tam robi. No, Insurgent to nie jest. I widzicie, taki niższy pojazd potrafi wywalić ten samochód w powietrze. Ale myślę, że po odrobinie modyfikacji zrobimy cudo z tego czegoś. Także jedźmy od razu do garażu i sprawdźmy, na co stać to auto. Na co stać to auto będzie po tuningu. Nie no, myślę, że coś tam się zrobi. Kurde. Ej no, ciekawe są te nowe pojazdy. Aha, właśnie, mamy tu jakąś broń? Nie. Nie mamy tu żadnej broni. Więc no, musimy chyba jakąś dodać. Tak myślę. Dobra, poziom warsztatu. Kurde, spory ten warsztat jest, w sensie pojemny dosyć. Dużo samochodów można tam zmieścić. No i jakie możemy mieć tu modyfikacje? Nie przyglądałem się specjalnie, co tam ile jeszcze samochodów czeka do zmodyfikowania. Tutaj apokalipsa. Dobra, wbijamy. Brutus, tuningujmy go. Czy... Zobaczmy. Okej. Okay. Hamulce, co to były hamulce zawsze takie drogie, czy jak? Więc tutaj mamy dopalacz. 400 tysięcy. Dobrze. Bierzemy. Nadwozie. Ostrza. Okej. Okay. O, będziemy musieli sprawdzić, czy to kroi fajnie ludzi. Więc tak, mamy opancerzenie. 300 tysięcy. Nie ma problemu. Cyk. Zderzaki. Okej. Okay. Tylne. Dupek. Zderzak, który nazywa się Dupek. Idealny dla mnie. Weźmy sobie silnik. Wydechy, okej. Nie wiem, czy to będzie najfajniejszy samochód, ale chyba będzie bardzo wywrotny, więc na te zawody nie bardzo. Maska. Światła, oznaczenie. Możemy sobie wymienić. On jest taki chyba bardziej ekskluzywny, nie? Nazwę. Tablicę. Tu nawet tablicę można. To jest tablica. Okej, okay, zobaczmy. Kolor. O, i tu tutaj można malować, nie? Tutaj są jakieś konkretne kolory. Dajmy takiego, którego nigdy nie używałem. Futrzany brąz. Super. Dodatkowy. O, czerwony. Niech to piekielne bydle będzie. Kolor akcentu. A, i tu kolorku możemy jeszcze zmienić. No dobra. Niech się świeci na biało. Dobra. Cofamy. Możemy sprzedać za 1 800 000. Jakieś progi. No takie słabe te progi. Okej, może teraz nie będzie taki wywrotny, jak go trochę obniżymy. A ten taran wygląda słabo. Taki malutki, nie? Pionowy skok. Dobra. Koła. A tu możemy, ale te standardowe zostawimy, one są najfajniejsze. Szyby, broń. No i tu mamy taran inny. O, i musimy kupić większy. Mega ostrze, okej. Okay. Możemy zrobić farming simulator z tej gry. Będziemy mieli... O kurde, nie, musimy sprawdzić, jak to działa na ludzi, koniecznie. Chociaż kusi mnie też ten duży lemierz, który będzie ładnie wywracał samochody. No ale to mnie bardziej jednak kusi. Broń główna. Działko. Działko plazmowe. Okej. Okay. Kinetyczna, dobra. Bomba z kolcami. Sprawdźmy sobie ją tym razem. Czy tam mina z kolcami. I chyba możemy jechać. Znaczy, wydaje mi się, że ten samochód jest taki słaby, bo jest wywrotny, a jak coś jest wywrotne, no to chyba nie przetrwamy długo na arenie. Więc tak. Co my tu mamy? Rozstawić minę, by wyskoczyć, by aktywować przyspieszenie, okej. Okay. O!
No i kurde, i mamy Nitro, mogli tak od razu zrobić. Więc mamy... Więc mamy skok, mamy Nitro, mamy... Czekajcie. Dobra, Nitro w powietrzu nie działa, więc to Nitro dotyczy tylko i wyłącznie... tylko i wyłącznie napędu na koła, a nie jest to jakiś tam dopalacz, nie wiadomo skąd. Ale możemy oczywiście skakać. Aha, właśnie, bo mamy ten taki śmieszny taran tutaj z przodu. On się cały czas tutaj obraca, nie? Także możemy jechać na jakieś tam... Zobaczmy. Serio? Myślałem, że go wciągnie jak w GTA San Andreas, w Combine, gdzieś go wypluje bokiem. Czy coś. Ale to... No nie fajnie. Cyk. Cyk. Korki i godziny szczytu nie interesują mnie, bo mam skok i mogę robić... O kurde, co mi się chce? Cyk. Coś by mi się takie przydało, Volvo. Ty, takiego, nie? Jedziesz w korku, cyk, wyskok i Nitro. No dobrze, więc to Nitro jakieś tam jest, ale ono tak niewiele daje. Takie to przyspieszenie to nie jest jak w opresorze, nie? Zawiedziony jestem bardzo. Dobrze, to co? To sprawdziliśmy. Teraz mamy te lasery, nie? Nazwijmy to. Lasery działa... O, było tam. Laser. Ej, a czemu tylko jeden? Tylko jeden jest z jednej strony? To działa fajnie. Ciekawe, jaką to ma taką moc, nie? Uuu! No dobra, całkiem spoko. Chyba duży fire rate też jest, nie? Uuu! Te pojazdy są dosyć wytrzymałe. Przy mnie wybuchł jakiś tam pojazd inny i wytrzymałem, więc... Joki sko... A właśnie, bo tutaj mamy te piły z... Może te piły z tyłu będą coś robić? O, są odpowiednie panie, żeby to przetestować. No, czekaj, bo ja tu muszę... Znaczy... Ciężko powiedzieć. No dobra, coś tam się ruszyło. Jak wjechałem w postać, to piła na chwilę chyba zwolniła, nie? Ci są policjanci, tutaj. Patrz. Widzieliście, co się stało? Odskoczył ten samochód na chwilę. Tak jakby. To od tego są te tutaj noże. One wybijają do góry. To mi się podoba. I te z tyłu noże chyba też coś robią. No dobra, nie dają takiego super efektu jak to z przodu. Ale to z przodu zarybiaście wybija. To się chyba najbardziej opłaca. Jako taran może nie, ale jak się powoli do kogoś podjedzie... Nie? Jeszcze skok. Dobra, jak przeszkadza nam policja... Nitro i poszedł. A to było takie spokojne GTA, nie? Co my robiliśmy w GTA? Bawiliśmy się Michaelem, jeździliśmy w Audi jego. Robiliśmy sobie misje. Było tak realistycznie, tak... Podniecaliśmy się tymi teksturami, że tak... To szczegółowo wygląda i ten świat taki szczegółowy. A teraz? Kurde, masz jakiś pojazd, który strzela laserami, skacze. No to, że ma Nitro, to jeszcze przeboleje, bo w sumie moim zdaniem już od samego początku w GTA powinniśmy móc instalować do samochodów Nitro. Ale no... Zmieniła się ta gra. No i zmiany są potrzebne, jak widać. O kurde. Zobaczcie, nie ma graczy w sesji. Ciekawe, czy jakbym... Ha, bo jestem w sesji dla zaproszonych. Wywaliło mi chyba z jakiejś tam online. Wow! Nieźle. Poprzebijane opony. No, jakieś to działko nawet takie ciekawe jest. Chciałbym sprawdzić, jak ono się... Znaczy, chciałbym się dowiedzieć, jak ono się mniej więcej ma do tych... Jak uciekał. Nie ma wsiadania. Jak się ma do tych innych broni. Na przykład do działka Insurgenta, nie? Tak
takiego zmodyfikowanego czy coś. Patrz. Pięknie. No i co? I tak wygląda. Aha, nie zobaczyliśmy sobie jeszcze środka. Czyli tutaj mamy taką... Czekaj. Coś mi tu nie pasuje. Aha, boczne szyby nie są opancerzone. Spoko. Żebyśmy coś tam widzieli. I mamy tutaj taki naprawdę hardkorowy wóz. Śmieszny jest, no. Ale te opcje nie są jakieś tam niesamowite. No myślę, że na ten nowy tryb to jest fajna opcja. Piszcie, co o nim myślicie. Dziękuję wam, że byliście na odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.